W sobotę 2 czerwca w szkole podstawowej w Dębowcu miała miejsce ważna uroczystość. Ceremonia nadania imienia szkole oraz wręczenie sztandaru. W wydarzeniu tym wzięła udział nie tylko społeczność szkolna, ale również władze gminy, samorządowcy, parlamentarzyści oraz licznie zaproszeni goście. W tym m.in. ostatni żyjący cichociemny 97-letni Aleksander Tarnawski, stały bywalec gminy Dębowiec. Wydarzenie, na które czekaliśmy, przygotowywaliśmy się, ale dla nas najważniejszym wydarzeniem jest, że wśród nas jest pan Aleksander Tarnawski, cichociemny, który zechciał odwiedzić nas po raz kolejny. Bardzo cieszę się, że ta chwila właśnie odbywa się w jego obecności. To bardzo zacny człowiek, który odwiedzał nas, który rozmawiał z naszymi dziećmi, mówił prosto, mówił czytelnie, podając przykłady, które są rozumiane nawet dla takich małych dzieci, dla takiego młodego pokolenia. Pan Aleksander Tarnawski tutaj częstym waszym gościem jest. To prawda. Myślę, że podoba mu się miejsce, ale też taka atmosfera, którą tworzą dzieci, pięknie śpiewając, mówiąc rzeczy proste, ale ważne i to niekoniecznie im dalekie. Myślę, że wielu z nas powinno jeszcze raz pochylić się nad tematem takiego lokalnego patriotyzmu, którego nie wymusza żaden rok, żaden człowiek. To jest od zawsze w tych dzieciach. Trzeba dać im tylko szansę, żeby mogły to wypowiedzieć i żeby pokazały swoje talenty, swoją wiedzę dotyczącą właśnie tego obszaru, takiego prostego patriotyzmu. Wybór imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej nie jest więc zaskoczeniem. Dębowiec jest miejscem pierwszego zrzutu pionierskiego lotu cichociemnych do okupowanej Polski i właśnie tutaj nastąpił pierwszy zrzut. Jest to dla nas bardzo ważna sprawa, bardzo ważne wydarzenie. Po wystąpieniu dyrektora placówki oraz zaproszonych gości przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów. W drugiej części uroczystości miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy oraz przemarsz pocztu sztandarowego do pomnika cichociemnych. Spotkanie zakończyło się piknikiem okolicznościowym. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.